Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem ze życia. Jak widzicie, wstałam jakieś 2,5 minuty temu. Jest godzina przed 7. Jestem aktualnie w Żywcu, za niedługo wracam do Krakowa. Mam trochę planów na dzisiaj, ale nie tak dużo, więc myślę, że to będzie spoko dzień do nagrania. Będę czytać mój patronat, który Wam za niedługo pokażę. Może coś innego też, zobaczymy. Na razie chciałam się tylko przywitać. Dzisiaj jest w ogóle, co jest dzisiaj? Poniedziałek, 17 dzień stycznia, tak mi się wydaje, jakoś tak. Ja idę się umyć, ogarnąć i przyjdę do Was później pogadać trochę dłużej, jak już będę wyglądać trochę lepiej i będę trochę bardziej rozbudzona. Okej, trochę się ogarnęłam, więc teraz możemy przejść do książek, które będę dzisiaj czytać. Zaczniemy na pewno od mojego nowego patronatu, czyli drugiego tomu Heartstopper. Nad pierwszym tomem też miałam patronat i też jest vlog na kanale. Ja o tych książkach już mówiłam kilka razy, ponieważ czytałam je po angielsku w oryginale, a teraz jak widzicie mamy w końcu po polsku, więc te osoby, które nie chciały czytać po angielsku, mogą już zapoznać się z historią Nika i Charlie'ego w naszym języku. Co do tego tomu, no to będę mówić Wam, jak będę czytać, bo jeszcze nie zaczęłam. Wczoraj też wróciłam do drugiego tomu Death Note, który zaczęłam, nie wiem kiedy, jeszcze chyba przed wylotem na Maltę, tak mi się wydaje. Więc odłożyłam go wtedy, bo go nie brałam na Maltę i teraz chciałabym do tego wrócić, bo chciałabym całą serię skończyć, żeby móc obejrzeć później. Nie wiem, czy to jest film, czy serial zrobiony na podstawie tego, w sensie czy anime, czy co, nie wiem. Nie znam się na tym, ale jakby ekranizacja. O. W Krakowie też zostawiłam Wiedźmina, Czas Pogardy, bo wróciłam do Wiedźmina, wow. Jestem już chyba nawet w połowie i naprawdę dobrze się bawię. Słyszałam, że Czas Pogardy jest o wiele gorszy od Krwi Elfów, a nie mam na razie takiego odczucia. Naprawdę się wkręciłam, ale może dlatego, że po prostu po długim czasie wróciłam do Wiedźmina i jestem strasznie podekscytowana, więc to może być też tym spowodowane. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj będę czytać, po coś może jeszcze sięgnę. Zobaczymy. Ja teraz jadę do rodziców na działkę, bo trochę mi się chyba plany pozmieniały i do Krakowa pojadę troszkę później i więcej rzeczy po prostu ogarnę w Żywcu, ale to będę Wam wszystko pokazywać na bieżąco. Mały update, jest godzina 12:20, ja się zbieram do Krakowa, jak widzicie. Byłam u rodziców, tam siedziałam, później przyjechałam do Żywca i po prostu się spakowałam i jadę. Jest pogoda straszna, jak pewnie tutaj widzicie, leje, więc niezbyt fajnie będzie się jechało. Ale tak, cieszę się, bo ogarnęłam trochę, jak byłam na działce właśnie, ogarnęłam tam maile i tak dalej, to też Wam pokazywałam. Tu mam moją wielką kawę, chyba piątą już dzisiaj, dramat. Lekki. I tak, odezwę się do Was, jak już będę w Krakowie. Słuchajcie, jest godzina 13:14 za 4. I ja stoję w takim korku na Zakopiance, że to jest dramat. Nie ruszamy się od 10 minut w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. Jest paraliż na drodze, bo jest tak ślisko, że auto, jak tylko podjeżdżam do jednego auta, które stoi przede mną, auto mi się ślizga i nie chce zahamować. Więc ogólnie nie wiem, kiedy dojadę. Trochę mi to psuje plany, ale no cóż, niektórych rzeczy nie przeskoczę. Ale nie mam pojęcia, co się wydarzyło, bo dosłownie stoimy od 10 minut jakby... Nie wiem. Słuchajcie, jest 15:40, ja dopiero niedawno weszłam do domu. Zazwyczaj z Żywca do Krakowa jadę około 1,5 godziny. Teraz jechałam 3 godziny, bo na drodze to, co się działo, to był jakiś dramat, dosłownie. Ale przyjechałam, rozwaliłam walizki po prostu na środku mieszkania. Nie sprzątam tego teraz, nic teraz nie robię. Siadam i idę czytać Heartstopper, bo muszę się odprężyć, bo się źle czuję. Thank you.
Okej, ja zaczęłam już czytać Heartstopper, jestem tutaj. Oczywiście mówię o drugim tomie. Ja już recenzowałam dla Was pierwszy tom, tak jak wspominałam, ale dla tych, którzy nie widzieli tego vloga, bądź trafili pierwszy raz na mój kanał, to powiem Wam pokrótce, o czym był pierwszy tom. W pierwszym tomie poznajemy Nika i Charlie'ego, dwójkę nastolatków, którzy pewnego dnia siadają ze sobą razem w szkole w ławce, no i tak się ich relacja zaczyna, zaczynają się ze sobą kolegować, coraz więcej rozmawiają, później zaczynają się przyjaźnić. I Charlie ogólnie jest gejem, wszyscy w szkole o tym wiedzą, na początku miał bardzo dużo problemów z rówieśnikami, gdy się ujawnił. Natomiast Nick jest typem takiego popularnego, bardzo lubianego sportowca. No i w momencie, gdy oni z Charlie coraz bardziej się zbliżają, Nikowi trochę zaczyna zmieniać się myślenie i zaczyna dostrzegać w sobie rzeczy, których wcześniej nie widział i zastanawiać się nad nimi. Mowa tutaj oczywiście o jego orientacji seksualnej, ale jeszcze nie tak dosłownie, można powiedzieć. To, co jest ważne, to to, że Charlie wraz z rozwojem ich przyjaźni zakochuje się w Niku, natomiast uważa, że jakby no to nie ma przyszłości, bo Nick jest hetero, no i Charlie nie chce niszczyć relacji, która jest między nimi. No i tak jak możecie się domyślić, no ta relacja idzie coraz dalej, cały ten komiks jest o ich miłości, o wzlotach i upadkach. Jeśli chodzi o drugi tom, to tutaj mamy mocne skupienie na Niku, na tym, co on czuje i na tym, jak próbuje odnaleźć się w relacji z Charlie'm, bo czuje coś do Charlie'ego, już jakby to przyznał, chłopcy się do siebie mocno zbliżyli i Nick się trochę w tym wszystkim pogubił, bo nie do końca wie, kim jest i sam próbuje sobie to w głowie poukładać. Natomiast Charlie, jako taka młoda osoba, jest bardzo świadomy tego wszystkiego i uważam, że bardzo dojrzale się zachowuje w tej relacji, ponieważ daje Nickowi dużo czasu. Nie popycha go do przodu na siłę, próbuje mu pomóc, próbuje też mu coś tam w głowie poukładać, ale bez, wiecie, jakiegoś zbędnego gadania, bez zbędnego przymuszania, co jest naprawdę niesamowite, bo myślę, że Nick właśnie tego najbardziej potrzebuje. Więc na ten moment ja jestem oczarowana tym komiksem. Jak wiecie, ja go już czytałam, oczywiście, to jest mój trzeci raz, gdy go czytam, drugi tom. Pierwszy też już czytałam 3 razy, więc ja dobrze wiem, co tam się wydarzy. Ale to jest taki mój comfort read, więc ja uwielbiam do tych komiksów wracać. Uwielbiam chłopaków. Oczywiście to nie jest nic jakiegoś, wiecie, wybitnego, szczególnie, że tutaj tekstu nie ma za wiele, więc za wiele treści też nie mamy oczywiście, ale ja to uwielbiam. I przyjdę do Was, jak dokończę już ten komiks do końca. Dokończę do końca, no po prostu jak go skończę. I jeszcze w aucie, gdy jechałam, to słuchałam Czasu Pogardy, ponieważ ja czytam po raz pierwszy całą serię o Wiedźminie i wolę ją czytać niż słuchać, ale miałam na to straszną ochotę, a no jadąc autem nie mam jak czytać książki, więc sobie włączyłam Czas Pogardy i trochę audiobooka wysłuchałam. Jeśli chodzi o ten tom, to nie będę Wam mówić za bardzo, co tam się dzieje, bo jest to dość skomplikowane, ale jeśli chodzi o bohaterów, to uwielbiam Yennefer. Naprawdę ja tę kobietę ubóstwiam. Ja wiem, że ona ma wiele minusów i wiele osób denerwuje i są mieszane opinie na jej temat, ale ja naprawdę ją lubię. Mało w tym tomie mi się podoba Ciri. Ciri mnie irytuje. Nie wiem, czy tylko ja tak miałam, dajcie mi znać, czy wy też. Bo Ciri, ja wiem, że ona jest młoda, niedojrzała, dziecinna, ale jakoś tak strasznie mnie drażni wszystko, co robi, wszystko, co mówi, jak postępuje. Podoba mi się to, że jest taka waleczna i zadziorna. Ja strasznie lubię takie bohaterki, ale coś tu mi nie gra, nie wiem. Może mi to przejdzie. Geralt i Yennefer to jest moje ulubione połączenie. Ja ich kocham obu, każdego z osobna i razem. I jeszcze Jaskier oczywiście, ale mam takie poczucie, że tego Jaskra tam nie ma aż tak dużo i ten jego charakter tak nie wybrzmiewa, nie wiem. Mam nadzieję, że jakby mi to zaraz przejdzie i poczuję tego Jaskra, którego tak lubię. Więc tak, takie mam na razie przemyślenia na temat tych książek. Przyznam Wam szczerze, że jestem strasznie zmęczona, bo ta podróż z Żywca do Krakowa mnie wykończyła. W trakcie tej podróży miałam w ogóle atak paniki, to taki, że dosłownie cała energia ze mnie wyleciała. Więc ogólnie miałam dzisiaj robić jeszcze kilka rzeczy związanych m.in. z BookTube'em, Bookstagramem, formalności i tak dalej, ale doszłam do wniosku, że dzisiaj sobie odpocznę. Ciężki tydzień przede mną, więc oczywiście przesunęłam to na następne dni,
ale po prostu dzisiaj tego jakoś tak potrzebowałam, dlatego mam nadzieję, że dobrze spędzicie ze mną taki luźniejszy dzień, w którym nie będzie się dużo działo. Ale dobra, już kończę gadać, idę dalej czytać i odezwę się później. Chciałam tylko powiedzieć, że skończyłam Heartstopper i zawsze ta końcówka w drugim tomie mnie strasznie rozczula. Idę teraz czytać Death Note i przyjdę do was przed snem, żeby podsumować ten dzień i to, co czytałam. Okej, jest druga w nocy, ja przychodzę zakończyć tego vloga. Skończyłam Heartstopper, czytałam też trochę Death Note, później jeszcze ogarniałam w pokoju trochę, więc tego wam już nie nagrywałam. W ogóle to chciałam wam nagrać coś na siłowni, jak ćwiczę, bo dawno tego nie robiłam, ale było tyle ludzi, bo zawsze w styczniu jest wysyp nowych osób na siłowni, które pochodzą chwilę i jakby później rezygnują, ale jest nowy rok, nowa ja, jak zawsze, więc dużo osób zaczyna chodzić na siłownię od nowego roku i bardzo mocno da się to odczuć na tej siłowni, bo ja zazwyczaj chodzę w godzinach bardzo późnych, typu na przykład jestem na siłowni od 22 do 24 i zazwyczaj wtedy nie ma praktycznie nikogo, a dzisiaj byłam troszkę wcześniej, ale jednak wciąż późno, a było tyle osób, że dosłownie nie byłam w stanie nic nagrać. Jeśli chodzi o Heartstopper, to widzieliście, co końcówka ze mną zrobiła. Ja zawsze na tej końcowej części się wzruszam, bo uważam, że mama Nika jest cudowna i wspaniale ta historia pokazuje, jak rodzic powinien się zachować w stosunku do dziecka, które jest w takiej sytuacji jak Nik bądź podobnej. Szczególnie, że widzimy ten strach Nika przed podjęciem jakiejś decyzji i powiedzeniem głośno, kim jest i kto mu się podoba. Wsparcie rodzica, myślę, jest tutaj jedną z najważniejszych rzeczy. Uważam, że ta książka w swojej prostocie jest bardzo mądra i ma bardzo ważny przekaz. I uważam też, że może wielu osobom pomóc, wielu osobom, które są w takiej sytuacji jak Nick czy Charlie. Ona pomoże, tak myślę, mam nadzieję. Jest przecudowna i w tym wszystkim strasznie taka otulająca. Jeśli potrzebujecie czegoś lekkiego, ale jednak poruszającego ważne tematy, gdzie będziecie mieli to przedstawione w takiej właśnie fajnej formie, niezwykłej książki, jako komiksu, to bardzo wam to polecam. Jednak nie oczekujcie tutaj, wiecie, nie wiadomo jakiej literatury, bo tak jak mówię, historia jest bardzo prosta. Dla części osób może być to trochę za słodkie, ale ja jestem tak oczarowana chłopakami, że dla mnie tutaj nic nie jest za słodkie. W sensie jest, ale jakby tu mi to nie przeszkadza. Uważam, że relacja Nika i Charlie'ego jest strasznie fajnie tutaj stworzona. Chłopcy są fajnie wykreowani, mają swoje charaktery i to mi się bardzo podoba. Także polecam wam tę serię. Jeśli jeszcze nie czytaliście pierwszego tomu, to koniecznie zacznijcie od pierwszego, bo to jest ciąg wydarzeń ze sobą powiązanych. Więc tak, ja jutro wyjeżdżam na 2 dni znowu, więc długo tutaj nie posiedzę. Dlatego powinnam iść już spać. Ale nie idę spać, bo idę montować tego vloga, żeby go wstawić jeszcze jutro, jak mi się uda, a jak nie, to w środę zobaczymy. Dajcie mi koniecznie znać, co teraz czytacie, czy sięgniecie po Heartstopper, czy czytaliście już pierwszy tom, co sądzicie w ogóle o tych książkach. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!